Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seba i Kolejnej recenzji, która no naprawdę jest opóźniona, tak wiem, wszystkie są opóźnione w ostatnim czasie, ale to naprawdę, ponieważ dziś będziemy zajmować się piątym zeszytem serii komiksowej The High Republic, oczywiście w ramach trzeciej fazy. I dziś mamy punkt, można powiedzieć, kulminacyjny, podsumowanie pierwszego arku historycznego i zdecydowanie, zdecydowanie sążny, jeśli tak to mogę określić, zeszyt, który oczywiście skupia się na dwóch wątkach. Z jednej strony, Lorna D i Keith trenii jest ostatecznie konfrontują się ze Skerem, który no nie jest zbyt przyjacielsko nastawiony. Z drugiej natomiast strony e, Terek i Ceret wraz z mistrzem Gonralem Monszym oraz Orbalinem, którzy jednak żyją, próbują wydostać się, odpalić swój statek, który został uszkodzony na planecie e, Nirn. No i oczywiście musimy iść, powiedzmy, dwoma tropami. I zaczniemy oczywiście od Skera i e, e, Keef Tennis, bo oczywiście tutaj mamy nawiązania, powiązania, kontynuacja wątku tego, że Keef stara się za wszelką cenę uratować swojego mistrza, przypomnieć mu, e, czy też odnieść się do jego e, prawdziwego, wewnętrznego ja, ponieważ on jest opanowany przez swoją chorobę i w pewnym momencie, kiedy prawie udaje jej się przypomnieć Skerowi, kim on tak naprawdę jest, Lorna D wykorzystuje chwilę, żeby go zaatakować ukradzionym Mieczem świetnym. Po krótkim pojedynku prawie zostaje zabita, ale w trenis ratuje ją i ostatecznie udaje jej się przypomnieć Skerowi, obudzić Skerę, powiedzmy, z całego tego transu i przypomnieć mu, kim on tak naprawdę jest. Z drugiej strony mamy Tereka i Cereta, którzy coraz bardziej oddalają się od siebie. Nasi rycerze Jedi, cała czwórka jest otoczona przez Nameless, czy też powiedzmy, są pod wpływem Nameless. Jednocześnie Jeden z braci ma halucynacje pokazujące mu atakujące dręgi, z drugiej strony drugi z nich widzi wszędzie właśnie nameless ale z pomocą tajemniczego tajemniczego bohatera udaje im się przebić ostatecznie przez te iluzje. Dowiadują się, że są one dziełem niejakiej hatar, której, którą jeszcze tutaj powiedzmy, której jeszcze tutaj za bardzo nie widzimy i ostatecznie zostają oni uratowani właśnie przez tego naszego tajemniczego bohatera. I ja wiem, że teraz wydaje się to, że ja trochę przez to skaczę, Ponieważ, jakby to, te to oba te wątki są naprawdę solidnie poprowadzone, szczególnie ten związany ze Skerem i Keef gdzie mamy tutaj no, z jednej strony dobrze napisane, ale z drugiej strony bardzo wymagają, może nie tyle bardzo, ale wymagające znajomości całej tej historii z poprzedniej serii komiksowej, żeby docenić powiedzmy głębię tej relacji, jak i również no, zdecydowaną niespójność czy powiedzmy kłótnie między Taretem a Ceretem, które są zupełnie inne niż było w pierwszej fazie, ale. Teraz przechodzimy do najważniejszych wniosków, i pierwszym z nich, ponieważ okazuje się, że bohaterem, który uratował naszych rycerzy Jedi przed halucynacjami, jest tej Sirek. Ten, tej Sirek, którego ja nazywam elfickim łotrzykiem z drugiej fazy The High Republic, który em, na jetcie wraz ze swoim kumplem rycerzem Jedi. Em, em, Starali się walczyć przeciwko e, Path of the Open Hand. Tutaj okazuje się być no już dojrzałym elfem, można by powiedzieć, który postanawia pomóc naszym bohaterom. I teraz, zanim tutaj powiedzmy, moje wątpliwości wjadą na pełnej, e, trzeba powiedzieć, że Terek jest z rasy Sefi, która w nowym kanonie nie jest określona dokładnie, ile e, powiedzmy, żyją przedstawiciele jej gatunku. E, mamy tutaj tak naprawdę pierwszy raz do czynienia z przedstawicielem, który żyje aż tak długo, no bo. Mamy tutaj co najmniej e, ponad 100 lat. Natomiast w legendach rasa ta miała określony average lifespan, czyli powiedzmy średnią długość życia, około czy ponad 200 lat. Więc jeżeli założymy, że to zostanie przeniesione z legend, no to możemy spokojnie założyć, że Tarek, tutaj jako starszy, już doświadczony weteran, może e, być powiedzmy. Mo może być jak najbardziej w tym wieku. Co oczywiście cieszy mnie niezmiennie, ponieważ... Ee, no co, co tu dużo mówić, jest to sympatyczna postać, to jak on jest pisany już tutaj pokazuje nam ten jego wieloletnie doświadczenie, ale cały czas mimo wszystko tą cwaniaczkowatość, którą widzieliśmy w jego przygodach z Wildarem Makiem, który oczywiście nie wiem za bardzo dlaczego i jak znajduje się na tej planecie, co on robił do tej pory, i, i jestem zaintrygowany. Nie mogę do końca powiedzieć, że bardzo cieszy mnie fakt tego, że przywracamy te postacie z drugiej fazy, skoro tak długo jest różnica wieku, powiedzmy, czasu między drugą a trzecią fazą. No, ale okej, okay, no jakby jestem naprawdę zdecydowanie zainteresowany. Natomiast z drugiej strony mamy pokazane Skera, który już na samym końcu jest przytomny, przeprasza i tak dalej, który mówi jednak, że. Popadł w całe to szaleństwo, czy też powiedzmy w jakiś sposób dał się temu ponieść, ze względu na to, że chciał ją chronić. A chodzi o małą dziewczynkę, a, która przypomina mi przedstawicielkę jednej z sekt religijnych, którą widzieliśmy w drugiej fazie The High Republic, która tam to była chyba sekta śmierci, czy coś w tym stylu, która jest małą dziewczynką, przypomina też trochę um, jedną z sitanek, z legend, która miała chyba być świetny, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli ktoś pamięta to może śmiało napisać, ale która z jakiegoś powodu jest ważna. Nie wiemy jeszcze do końca dlaczego, w tym tygodniu będziemy dostawać szósty zeszyt The High Republic i zapewne przez niego się Dowiemy, ale z jakiegoś powodu Scare ją chroni. I oczywiście no nie może być przypadkiem to, że Scare chroni małą dziewczynkę na tej, samej, na tej samej planecie, na której znajduje się e, 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 tej Sirek. więc nie wiem, czy tutaj powiedzmy będzie duży powrót e, wątków z drugiej fazy The High Republic, czy ewentualnie jakieś większe rozwiązanie problemu Nameless, e, z, które oczywiście jest główną bronią Nihilów. Generalnie rzecz ujmując, zeszyt. Ważny, istotny, naprawdę solidnie bo powiedziałbym napisane, Solidnie narysowany zarówno przez Ario Anindito, jak i Marika Krestę. oba, Obaj oba rysownicy robią naprawdę niezłą robotę. Oczywiście Ario Anindito zawsze na plusie, ale mimo wszystko Kresta też daje radę. Tak więc moi drodzy, ja nie mogę się doczekać. Więcej, więcej The High Republic, bo komiksowo jest jak najbardziej dobrze. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało, a jeżeli tak, to zachęcam i przypominam, że zawsze możecie wesprzeć mój kanał, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!